Pozamedyczne koszty chorób nowotworowych w Polsce to rocznie ponad 16 miliardów złotych. Czyli tak naprawdę okazuje się, że tracimy więcej na nowotworach niż wydajemy na leczenie. To prowadzi do prostej konkluzji, że powinniśmy zastanowić się nad tym, czy pieniądze, które wydajemy dzisiaj na onkologię, po pierwsze nie powinny być zwiększone, ale także daje nam przyczynek do myślenia o tym, czy pieniądze, które idą na leczenie onkologiczne, są pieniędzmi wydatkowanymi na pewno najbardziej efektywnie, czy najlepiej tak, jak mogą być wydawane, czy też na tym polu można coś zrobić. Oczywiście nie jest tak, że mamy jedyną receptę i jeden złoty środek. Natomiast wśród wielu niewiadomych, które w dalszym ciągu w polskim systemie ochrony zdrowia są, na pewno można powiedzieć o kilku rzeczach. Między innymi o tym, że stosunkowo niewielkim wydatkiem w stosunku do potencjalnych korzyści może być zwiększenie dostępu pacjentów polskich do innowacyjnych terapii onkologicznych. Między innymi o tym, ale także o innych rzeczach związanych z skutecznością leczenia onkologicznego, z tym, na co nas jako Polaków stać w walce z chorobami nowotworowymi, a na co nas jeszcze nie stać i na co będziemy musieli poczekać, będziemy rozmawiać w Krynicy.